Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Adamkiewicz. Jestem prezesem klubu jeździeckiego Deresz od niedawna, zaledwie od 6 lat. Klub jeździecki Deresz powstał w 1979 roku. Pierwotnie jako Ogniwo Ludowych Zespołów Sportowych przyjął swoją nazwę własną jako Deresz i tak trwa do dzisiaj. Od tego momentu rozpoczął się okres rozwoju, pączkowania. Przez pączkowanie takie, bo przybywało i zadań, i sprzętów, i wiadomości, i wiedzy, i doświadczenia. Atmosfera w naszym klubie jest wyjątkowa. No każdy pewnie tak o swoim klubie powie. Kiedy ja miałem 12 lat, związałem się z tym klubem, kiedy on powstawał i jestem do dzisiaj właśnie przez tą atmosferę. Tworzą go jeźdźcy, tworzą go sympatycy, tworzą go klubowicze i oczywiście tworzą go zwierzęta, no, z którymi jesteśmy bardzo związani. I podstawą działania klubu są przede wszystkim konie, prawda? Konie były troską klubu od samego początku. Zaczynało się od 3 koni, które były zakupione, nie będące końmi wierzchowymi. Trzeba było je do tego przystosować, nauczyć. I okazało się z czasem, że konie służą nie tylko do tego, żeby na nich jeździć, ale również wykorzystywać je w celach zaprzęgowych, bo przecież taka była ich misja pierwotna czy dawna. Owocem tego jest właśnie pomieszczenie, w którym w tej chwili się znajdujemy, na którym mówimy powozownia. Jesteśmy ośrodkiem rekreacji konnej. Zawsze powtarzam, że nie ma u nas wielkiego sportu, natomiast no, koń jest takim zwierzęciem, że lubi się poruszać i my mu dajemy taką możliwość. Żeby klub mógł istnieć, to są konieczne środki, żeby mógł się rozwijać, poszerzać swoją ofertę. I pierwszą taką ofertą, która zgromadziła pewną kwotę pieniędzy, to była obsługa obozów jeździeckich w miejscowości Komiorowo pod Sępólnem. I to nie klub był organizatorem tych obozów, tylko Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a myśmy zabezpieczali jedynie sektor koński, same jazdy i wszystko, co jest związane z końmi. Okazało się, że jest to strzał w dziesiątkę, że z tej organizacji pozostają pieniądze, które można przeznaczyć na cele statutowe klubu, po to, żeby się rozwijał, żeby nabywał nowe konie, żeby kompletował sprzęty. Mówiłem, że podstawą działalności są konie, ale tak jak w każdej działalności, podstawą działalności są ludzie. Muszą być ludzie, którzy na co dzień zajmują się końmi. Oni muszą być opłacani, ich praca musi być opłacana, ale często opieramy swoją działalność na społecznym zaangażowaniu członków klubu. Członków klubu jest w tej chwili około 50. Poprzez akcje różnego rodzaju, czy to przy okazji organizacji okolicznościowych imprez, czy naszych klubowych imprez,
właśnie ci członkowie włączają się swoją pracą społeczną w działalność klubu, ale też klub zrzesza bardzo wielu sympatyków, którzy no, na zasadzie takiego wolontariatu i chęci przebywania wśród koni, wśród ludzi, no, których łączy pasja i miłość do koni, chcą spędzać jak najwięcej czasu. To, co robimy, prowadzi do miłego spędzania czasu, czasu wolnego, ale też często obarczonego obowiązkami, które się wiążą z tym, że przebywamy, że dbamy, że opiekujemy się tymi końmi. Po roku działalności do klubu zgłosiła się pani Jadwiga Pasturczak. Okazało się, że była to przeciekawa postać, że to była osoba, która dźwigała na samych swoich skromnych, chudych plecach ciężar ogromu doświadczeń jeździeckich i ona nam przez te lata wszystkie naszych wspólnych kontaktów przekazywała historię jeździectwa sprzed lat przedwojennych, czyli sprzed 1939 roku i to jest do dnia dzisiejszego kanwa naszej działalności. Pani Jadwiga, żona oficera artylerii konnej 11 Daku, który stacjonował w Bydgoszczy, przyniosła nam tradycje wojskowe, bo była żoną właśnie kapitana Janusza Pasturczaka. Kręciła się stale w jednostce wojskowej i przyniosła na ten nasz współczesny grunt zwyczaje, obyczaje i zasady funkcjonowania wojska. W związku z tym organizacja obozów jeździeckich i całej działalności nawiązuje w różnych formach do tejże wojskowej tradycji. Przyjęło się mówić, że na obozach, które są podzielone na grupy cztery, nie mówimy na nich, że to jest zespół, grupa, tylko mówimy, że to jest szwadron, jednostka kawalerii, prawda? Co prawda w szwadronie było 120 koni, u nas ten szwadron ma 10-12 koni, ale terminologia została. Wachmistrz to był stopień podoficerski odpowiadający sierżantowi, jest takim dowódcą tego szwadronu, czyli znowu jakiś wybieg do historii kawaleryjskiej. Składamy meldunki. Jest to obóz jeździecki, a nie w czasy, a nie kolonie, kierujący się pewnymi wyrywkami z regulaminów wojskowych. W związku z tym rano jest apel, jest wciągana flaga na maszt, są składane meldunki i jazdy są też trochę tak pod tym kątem prowadzone, żeby to nie tylko były solowe jazdy, ale również jazda w grupach, w zespole, żeby znać część musztry kawaleryjskiej. Część mówię, bo ona była oczywiście w warunkach wojskowych znacznie bardziej rozbudowana. Cały turnus, czyli około, no liczba tu się waha od 30 do 40 uczestników, dzielimy na cztery grupy zwane u nas szwadronami. I te szwadrony są w zasadzie podzielone pod względem umiejętności, czyli najsłabszy szwadron tych początkujących jeźdźców, ale też no, takich, którzy widzieli konia, wiedzą jak on wygląda. To jest zwykle szwadron czwarty, natomiast najlepszym szwadronem jest zwykle szwadron pierwszy. Jeżeli chodzi o zajęcia, ci lepiej jeżdżący, czyli z tych wyższych szwadronów, pomagają jeźdźcom o niższych umiejętnościach. Młodzież się do tego dostosowuje. I w większości młodzieży się to podoba. Dajemy również możliwość wykazania się naszym jeźdźcom, naszym wychowankom, którzy jeżdżą u nas przez cały rok, poprzez tak zwany wolontariat na obozie. Nawiązujemy do tradycji kawaleryjskich, ale również stajennych. Nazywamy te osoby masztalerzami, które uczestniczą w codziennym życiu stajni. Pomagają w karmieniu, wyprowadzaniu koni, również młodym adeptom często pomagają w czasie jazdy, podczas siodłania albo początkowej nauki jazdy konnej, kiedy ta pomoc jest niezbędna.
pani Jadwiga zmarła, nie ma jej między nami fizycznie, ale jest tutaj duchem, patronuje nam wszystkich poczynaniach, które robimy i w tej chwili dopiero jesteśmy w pełni w stanie ocenić jej mądrość i te właśnie doświadczenia, o której wspominaliśmy. Obozy odbywają się w okresie ferii letnich. Już w nowej siedzibie, która tutaj znajduje się w Nowym Dworze od roku 1993. Zajęcia prowadzimy albo na hali, która jest do tego przystosowana, albo jeżdżąc w tereny, które są tutaj bardzo urochliwe. Mamy do dyspozycji około 50 miejsc noclegowych, oczywiście z kadrą. W starym dworku, oprócz miejsc noclegowych, zawiera również część administracyjną, zawiera dużą świetlicę, w której można prowadzić różnego rodzaju zajęcia podczas obozów, a także w części piwnicznej jest stołówka i kuchnia, bo podczas obozów oferujemy własne wyżywienie. Powtarzamy, że oferujemy tutaj kuchnię regionalną, ponieważ gotują panie, które zamieszkują okoliczną wieś, gotują smaczne potrawy, przygotowują całodzienne wyżywienie dla naszych obozowiczów. Obozy nasze organizowane są pod auspicjami, czyli kontrolowane są przez kuratorium oświaty, bo taki wypoczynek oczywiście trzeba zgłosić do tej instytucji, jak również sanepidu i jesteśmy co roku w zasadzie kilka razy kontrolowani przez wizytatorów tych instytucji. Każdy turnus zaczyna się oczywiście przyjazdem uczestników. Pierwszy dzień są poruszane sprawy organizacyjne, m.in. przydział koni, podział na szwadrony, które charakteryzują się odpowiednim poziomem umiejętności jeżdżących. I pierwszego dnia również odbywa się szkolenie BHP, zaznajomienie z regulaminami ośrodka, z regulaminem stajni, korzystania z ujeżdżalni. I to są rzeczy bardzo ważne, które przydają się podczas dalszego pobytu. Następny dzień obozowy wygląda już zupełnie inaczej, bo zaczynamy szkolenie. Ci jeźdźcy, którzy są po raz pierwszy, są zapoznawane oczywiście z naszymi końmi, ze stajnią, z tym, co znajduje się w siodlarni. Pierwsze lekcje dotyczą sposobów czyszczenia, przygotowania konia do jazdy, bo to każdy jeździec powinien potrafić. No i później po kolei, począwszy od wsiadania, pierwsze kroki, wstępie, w kusie, a później już w galopie. W zasadzie cykl taki dwutygodniowy jest w stanie jeźdźca o takich średnich predyspozycjach przygotować do tego, żeby on już samodzielnie potrafił utrzymać się na koniu w galopie. Cykl szkolenia obejmuje jazdy w zasadzie od 1,5 godziny dziennie, nawet do 2. Zdarzają się dni, na przykład wyjazdy 2-godzinne terenowe, a czasami 3-godzinne. Także te jazdy są równo rozłożone i cykl obozowy dwutygodniowy obejmuje od 18 do 20 godzin samej jazdy konnej. Oczywiście nie wliczamy w to przygotowania konia, a także oporządzenia konia po samej jeździe, bo konia też trzeba oporządzić po jeździe. Młodzież u nas tworzy atmosferę niesamowitą. W zasadzie wsłuchujemy się w ich potrzeby. Wiele imprez pozajeździeckich jest realizowanych przy współudziale, kreatywnym współudziale i współorganizacji naszych uczestników tych turnusów. No, przy tym świetnie się bawiąc, wiemy, że są to rzeczy trafione i zgodne z ich oczekiwaniami. Także naprawdę ten czas 2 tygodni jest czasem bardzo mile spełnionym u nas na obozie i no, można to zaobserwować na filmach, których jest bardzo dużo na platformie YouTube, również z obozów, gdzie widać, jak trudno się rozstać ostatniego dnia. O tym, co się dzieje na takim obozie, na turnusie, no, należy wspomnieć o innych rzeczach, które no, podnoszą atrakcyjność pobytu. Mianowicie na każdym w zasadzie z turnusów dla jeźdźców, którzy no, są gotowi do wyjazdu w teren, odbywają się mini-rajdy. Mini-rajdy, bo to są wyjazdy na pół dnia z popasem koni, ewentualnie 2-3-godzinne wyjazdy terenowe w piękne okolice Nadleśnictwa Różanna. Znajdujemy się na obrzeżu Borów Tucholskich, ale również w bezpośrednim sąsiedztwie, bardzo blisko Zalewu Koronowskiego. Jedno i drugie stanowi atrakcję do organizowania przejażdżek
konnych, nie tylko pokonywanie dystansów, ale również podziwiania piękna natury, prawda? Te warunki temu sprzyjają. Wspomniałem również o minirajdzie ze spędzeniem nocy w środowisku koni, to znaczy konie na ogrodzonym terenie, jeźdźcy obok pod namiotami, gdzie mają okazję przespać, posłuchać, też zaobserwować zachowanie się koni podczas wypoczynku nocnego. To jest zwykle połączone z ogniskiem, z innymi zabawami. Kontakt bezpośredni z koniem uczy pokory, uczy wytrwałości, uczy przełamywania swoich obaw, uczy życia w grupie. Często dzięki współpracy z okolicznymi firmami, takimi jak Rodzinny Port Jachtowy Tasbirowo, ale również Wioska Ginących Zawodów, korzystamy ze zwiedzania tychże miejsc, połączonych na przykład z rejsem statkiem po zalewie. Ośrodek zaistniał na tym terenie i jest jedną z wizytówek tejże okolicy, ale też i również miasta i szerzej województwa. Młodzież, która tutaj się gromadzi na obozy, jest nie tylko z najbliższej okolicy, ale z całej Polski, a nawet często młodzież polonijna z krajów już nawet za oceanu spędza tutaj u nas część swoich wakacji. Jest to dostrzegane i doceniane przez władze samorządowe. Współpracujemy na wielu odcinkach, uczestniczymy w imprezach patriotycznych na terenie miasta. Obóz kończy się 14 dnia, kończy się pokazem. Pokazem dla rodziców. Przyjeżdżają rodzice, odbierają swoje pociechy, rodzice bądź też opiekunowie i mogą zobaczyć na żywo, jakie postępy ich pociecha poczyniła albo w jaki sposób spędziła ten czas. Ale najbardziej się podoba babciom i dziadkom, które przyjeżdżają na ostatni dzień odbywania obozu, na którym odbywa się pokaz umiejętności jeździeckiej i często zdarza się, że babcia przychodzi ze łzami w oczach i mówi: proszę pana, rozczuliłam się, ta moja wnuczka taka mała na takim wielkim koniu i ona sobie radzi i jestem z tego dumna. Te pokazy oczywiście są bardzo zróżnicowane w zależności od umiejętności jeźdźców w danej grupie i każda grupa demonstruje coś innego, inny styl. Pokazy są bardzo krótkie, bo to jest zaledwie pół godziny, także nie jesteśmy w stanie, czy uczestnicy nie są w stanie wszystkiego zademonstrować, natomiast staramy się pokazać rzeczywiście to, no, co się działo podczas trwania obozu. Staramy się zwracać na ubiór jeździecki, na to, że to jest sport elegancki, że trzeba się pokazać umiejętnie jeżdżąc i siedząc na koniu i być odpowiednio ubranym. Jest to jeden z celów naszej działalności i udaje nam się to chociażby tą formą propagować, ale przenosić również do tego młodego pokolenia. Sam jestem dziadkiem i pradziadkiem i wiem, że oni mają zupełnie inny zakres zainteresowań, jak myśmy mieli w młodości. I to jest również jeden z naszych takich trochę pewnie wyróżników może. Kwadron wyróżniający się demonstruje układ taneczny na koniu, czyli jeżdżąc konno do zwykle muzyki poważnej, demonstrujemy piękny układ taneczny, no, zwany kadrylem, jest taniec ze starych układów tanecznych. Nawiązujemy do tradycji zapoczątkowanej przez prezesa seniora, kiedy to pierwszy raz taki układ taneczny zademonstrowaliśmy i później niejednokrotnie demonstrowaliśmy go na imprezach okolicznościowych, między innymi podczas obchodów 11 listopada, ale również występowaliśmy przy pałacu w Lubostroniu w przebraniach z epoki. Ten pokaz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i kończył się gorącym aplauzem. Propagujemy tradycję taką, która się nazywa Hubertus, czyli pogoń za lisem. Impreza znowu przeniesiona z średniowiecza do czasów obecnych, kiedy to w strojach jeździeckich, galowych, z zachowaniem reguł i zasad takiej imprezy odbywa się gonitwa za lisem. Jest Hubertus, jest finał, jest złapanie tegoż lisa uciekającego, jest biesiada w czystej formie. Z tą może różnicą, że ten lis nie traci życia przez tą gonitwę. Jest to trochę symboliczna część tejże imprezy. To wszystko składa się na uprawianie tejże dyscypliny jeździectwa, która się nie sprowadza tylko i wyłącznie do
siedzenia na koniu, ale również jego czyszczenia, pielęgnowania, udzielania pomocy w zdrowiu, ale w chorobie, bo takie rzeczy się też zdarzają. Chciałbym wszystkich zachęcić do przyjazdu do klubu jeździeckiego Deresz i spędzenia wakacyjnego czasu na obozie jeździeckim, ponieważ panuje specyficzna atmosfera przyjaźni, tolerancji, sympatii, wzajemnego zrozumienia. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą poznać konie, spędzać z nimi jak najwięcej czasu i na pewno nie będzie to czas stracony. Oprócz tego, że mamy wykwalifikowaną kadrę instruktorską, oferujemy możliwość spędzenia wielu pięknych chwil, czy w terenie, czy podczas jazd tutaj organizowanych w naszym ośrodku. Oprócz tego mnóstwo zajęć pozajeździeckich. Uczestnicy obozów najbardziej narzekają na brak wolnego czasu. No, to o czym świadczy, chociaż ten czas wolny w razie potrzeby też jesteśmy w stanie zapewnić i na pewno czas spędzony podczas wakacji nie będzie dla nikogo czasem straconym. Zapraszamy serdecznie.